Dzień dobry. Dzisiaj w moim stylu rozmowa, której bardzo potrzebowałam, bo ponoć my jako gatunek ludzki, to co umiemy robić najlepiej, to uczenie się. No ale dlaczego? Ja po tylu latach edukacji nie pamiętam tego, czego uczyłam się w podstawówce, nie bardzo pamiętam to, czego uczyłam się w liceum, o studiach już nie wspominając. Więc dlaczego uczymy się, a zapominamy? I te pytania chciałam zadać specjalistce od neuroedukacji, Angelice Taladze. Angelika prowadzi również bloga, w którym wyjaśnia nam rodzicom zalety edukacji alternatywnej. Zapraszam. Dzień dobry, Angeliko. Dzień dobry. Nie będę owijała w bawełnę i zacznę od pytania, które mi zawsze chodziło po głowie, a które teraz testuję, próbując uczyć się ponownie tego samego z moim synem, który chodzi do 5. klasy szkoły podstawowej. Dlaczego ja niczego nie pamiętam ze swojej edukacji? Tej takiej szkolnej, mówię o szkole podstawowej, z liceum jeszcze nie wiem. Dlaczego ja tego nie pamiętam? To jest dobre pytanie, bo dotyczy, myślę, że 99,9% osób, które skończyły jakąkolwiek szkołę. I większość z nas się może z tym zidentyfikować. Zresztą było też wiele badań robionych na ten temat właśnie, jaki procent z wiedzy takiej encyklopedycznej z danej klasy na przykład pamiętamy. I to zawsze jest poniżej 10%, czasami jakieś drastyczne 3%. No i faktycznie jakby polega to na tym, jakie jest założenie szkoły. Założeniem szkoły nie jest to, żebyśmy my po 10, 15, 20 latach pamiętali tą wiedzę. Nie po to szkoła istnieje, nie po to jest tak skonstruowany system. Jakby oczekujemy czegoś, to jest takie nasze wishful thinking, takie życzenie, myślenie życzeniowe, że my chcielibyśmy to wszystko pamiętać, no bo ileś tam pracy w to włożyliśmy. No właśnie. Tylko, że jakby nie po to jest szkoła i ten system, wszystko co tam jest, nie jest po to, my bardzo byśmy sobie tego życzyli, ale no nie po to to jest. I czyli jest to tak po nie to zakuj, zdaj, zapomnij? Tak to działa, w praktyce tak to działa. I tak to działa, ponieważ cały system, czyli ocenianie, sprawdziany, system klasowy, przechodzenie z klasy do klasy i tak dalej, to wszystko jest skonstruowane po to, żeby wprowadzić jakąś hierarchię, porządek, żeby dzieci klasyfikować i mówi się, żeby klasyfikować na tych, którzy mają predyspozycje do tego lub do tego, które są zdolniejsze lub niezdolniejsze, ale w praktyce to działa tak, że my po prostu klasyfikujemy dzieci na gorsze i lepsze. Zawsze tak się mówi, że nie, absolutnie wszystkie dzieci zdolne i kochane i tak dalej, ale potem się okazuje, że ten, który jest lepszym uczniem, to jest lepszy i wzorowe zachowanie, a ten, który jest gorszym uczniem i ma, nie wiem, oblał klasę albo miał złe zachowanie, to jest gorszy po prostu. I to się rykoszetem odbija, nie? To po co istnieje system edukacji, całe szkolnictwo? Mhm. Po co? Jest to bolesna prawda i wiele, nie jestem pierwszą osobą, która o tym mówi, natomiast system edukacji w Prusach niemieckich 200 lat temu plus minus powstał po to, żeby wyszkolić pewną grupę społeczną do pewnych celów. I w tamtym okresie większość osób pracowała na roli. A nagle epoka industrialna, okazało się, że potrzeba jednak mimo wszystko potrzeba ludzi, którzy będą liczyć, którzy będą potrafili podstawy czytania i jakąś taką bazową wiedzę, żeby mogli na przykład te maszyny obsługiwać. Ale te osoby musiały też być posłuszne, żeby po prostu były dobrymi pracownikami. Tam też jeszcze była kwestia wojen napoleońskich, więc też trzeba było wychować sobie dobrych żołnierzy, tak wprost czyli mówiąc. Karność, tak, osoby, się liczyła. Osoby, które będą posłuszne autorytetom, które będą wykonywały swoje obowiązki w taki sposób, w jaki jest im powiedziane, że mają te obowiązki wykonywać. I jakby ta moda na ten model szkoły rozlała się faktycznie po całym świecie i w większości krajów świata w tym momencie nasz szkoła czy system edukacji wygląda tak, a nie inaczej. I problem polega na tym, że tamten model się doskonale sprawdzał. Bo jeśli potrzebowaliśmy ludzi posłusznych autorytetom, którzy będą mieli podstawy liczenia, pisania, jakąś wiedzę encyklopedyczną, no to model wymyślony świetnie się sprawdził. Bo jest to model, w którym nikt nie stawia i nie oczekuje krytycznego myślenia. No po prostu, jeśli zostanę złamana jako 6-7-latek, od początku dostosowana do bycia posłuszną, karną,
do przynoszenia tych świadectw z czerwonym paskiem, do liczenia na głaski i lajki za to, że jestem taka grzeczna i taka posłuszna, no to w to mi graj. Tylko my jesteśmy 200 lat później i dzisiaj te autorytety to są politycy, no bo kto? Szefowie korporacji? Dla kogo dzisiaj wychowujemy następne pokolenia w tym pruskim drylu, o którym mówisz? Bolesne jest to, że ten model nadal się doskonale sprawdza. No sprawdza się. Tylko, że on jest niczym, nie jest niczym zastąpiony, co oznacza, że dla tych, którzy nim zarządzają, jest najlepszy, jest wygodny. Tak jest. Politykom się świetnie sprawdza, dlatego do tej pory nie został zmieniony. Bo politycy potrzebują ludzi, którzy coś przeczytają, coś policzą, coś będą wiedzieć, ale przede wszystkim spędzą kilkanaście do kilkudziesięciu lat w miejscu, gdzie będą się uczyć odpowiadać na pytania zgodnie z kluczem, nie zadawać pytań, których nie powinni zadawać, nie doszukiwać się odpowiedzi tam, gdzie nie powinni się ich doszukiwać i być posłusznym po prostu. I takim społeczeństwem się po prostu wygodniej zarządza, skuteczniej, szybciej. Nie trzeba, żeby przekonać człowieka wolnego do czegoś, trzeba mu przekazać jasne argumenty, trzeba spróbować z nim polemizować, trzeba spróbować go zrozumieć. A to jest ostatnia rzecz, jaką politycy będą próbować zrobić kiedykolwiek. No ale z drugiej strony rozumiem, że jest ten cały rynek pracy, który też oczekuje, że wyląduje na tym rynku pracy kolejne pokolenie, gotowe dawać się tłuc po głowie, zmuszać do wielogodzinnego dnia pracy, bez urlopu, bez wypoczynku, bez zadawania pytań. Czyli mamy drugą odnogę tej układanki. Ale wiesz co, Magda, to już się zmienia, bardzo się zmienia, bo są jeszcze takie firmy, które szukają pracownika do wyrobienia czegoś przez ileś godzin, ale jest ich znacznie mniej, bo nawet w korporacjach menadżerowie widzą i dostrzegają, że mniejszą wagę zwraca się na to, jaki uniwersytet skończył ten człowiek, tylko jakie praktyki miał, gdzie, jaki miał zakres obowiązków, czyli co on potrafi robić, na ile jest samodzielny. I taka osoba, uczeń piątkowy ze szkoły, jak przyjdzie do korpo i powie się mu, wiesz co, no to ogarnij jakiś research i zrób prezentację na wtorek. I uczeń piątkowy potrzebuje całego zakresu informacji, ale w jakiej czcionce ta prezentacja, a jakiej długości, a ile slajdów, ale ten research w jakim zakresie mam zrobić i jaka długa ma być ta prezentacja, a ten menadżer, on nie chce dawać tych wszystkich informacji, bo równie dobrze mógłby zrobić to za nią. On potrzebuje samodzielnego pracownika. I już korporacje widzą to. Dodatkowo jest taka świetna statystyka mówiąca o tym, ja się troszkę też fascynuję futurologią edukacji, czyli co by było, gdyby i co może być i co będzie, prawdopodobnie lub nie, zależy czy będzie apokalipsa zombie czy coś innego. 67% naszych dzieci dzisiaj, moich, twoich i widzów, będzie pracować w zawodzie, który dzisiaj jeszcze nie istnieje. O, i właśnie, to, że w ogóle takie zawody są. Fascynujące. Tak. Fascynujące. To, że w ogóle takie zawody są, to my wiemy, tak? No bo jest dzisiaj youtuber, już mamy nawet drewniane zabawki, zestaw małego youtubera albo influencera. I wiemy, że 20 lat temu ten zawód nie istniał, dzisiaj jest, ale nadal jest to dosyć marginalne, bo nadal jest sklepikarz, szewc, dziennikarz, a te takie nowe zawody są mniejszością. Dlatego zwracam uwagę na ten procent, 67, czyli zdecydowana większość naszych dzieci będzie pracować w zawodzie, który dziś jeszcze nie ma o nim mowy w ogóle. Może futurolodzy podejrzewają, że taka będzie potrzeba, ale dzisiaj takiego zawodu po prostu jeszcze nie ma, nie istnieje. Dodatkowo chciałam powiedzieć jeszcze, że dzieci nasze będą 17 razy, statystycznie oczywiście, zmieniać zupełnie zawód w trakcie swojej kariery. 17 razy? Tak. 17 razy będą zmieniać zawód w 5 różnych branżach. Takie są przewidywania odnośnie kosmos. Pokolenia dzieci, które dzisiaj... Tak, to się kojarzy z kosmosem, ale jak spojrzymy na siebie, czyli pokolenie 30-40-latków, to my już dzisiaj nie jesteśmy absolutnie w stanie usiedzieć w jednym miejscu, w jednej pracy. Pracowanie do emerytury w jednej firmie nam się wydaje no właśnie czymś nie do pomyślenia. Klatką. Dzisiaj. Tak. No klatką, oczywiście. Więc dla nas już dzisiaj jest normalne, że chcemy to zmieniać, nie? Poczekaj, no ale to, o czym mówisz, to jest, nawet jeśli to jest, tak jak ty mówisz, przewidywanie, trochę wróżenie z fusów, ale znowu podawanie przykładów zawodów youtuber, właściciel startupu. Wiesz, no błagam cię, no jeszcze 20 lat temu w ogóle to o czym jest ta rozmowa? Że będziemy mieli całe życie w telefonie? Kto o tym mówił 20 lat temu? Futurolodzy. A nikt nie podchodził do tego na poważnie. Ale w kontekście edukacji to, o czym mówisz, no to przecież natychmiast
cały ten system edukacji powinien szlak trafić i powinniśmy wszyscy zrobić wszystko, żeby go zmienić, żeby dać naszym dzieciom narzędzia do tego, żeby one funkcjonowały w tej przyszłości. Bo jeśli to jest aż 67%, prawie 70%, to jest niebywała liczba. Cały czas dajemy sobie wmawiać, że ten system edukacji, jaki jest, jest okej, okay, wystarcza, no tak było 150 lat temu. Drogi Polaku, nie przejmuj się, ucz się grzecznie i karnie. Tak się dzieje z wielu przyczyn, bo oprócz tego, że położyliśmy tutaj winę na politykach, którym służy taki system, to część jakby tego ciężaru jest na samym społeczeństwie w taki mniej świadomy sposób, bo my nie robimy tego intencjonalnie, że to jest najlepszy system edukacji, taki ma zostać, tylko to polega na tym, że my nie przepadamy za zmianami, których się boimy, a nowa forma szkoły jest jakąś formą zmiany, strach przed nieznanym trochę. I dodatkowo, kiedy ja mam podjąć decyzję odnośnie zmiany dla siebie, czyli ja ryzykuję, że zmieniam pracę, zmieniam zawód, to jeszcze pół biedy. Ale okay, jeśli ja mam ryzykować na moich dzieciach i ja nie wiem, co będzie, czy to będzie dobra decyzja, no to za przeproszeniem rodzice po gaciach, jeśli miałyby dać dziecko do przedszkola leśnego już dzisiaj, bo się zastanawiają, no dobrze, no intuicja mi podpowiada, że takie trochę bardziej wolne wychowanie ma sens, ale boję się, bo ja wiem, jak wygląda dziecko po klasycznym przedszkolu, ale ja nie wiem, jak wygląda dziecko po przedszkolu leśnym i jak ono sobie radzi potem w systemie. Co ja to jest to przedszkole leśne, poczekaj? Bo już tam jestem tak sercem. Co to jest? Dlaczego tak, ja tam? Tak. Dlaczego moje dziecko tam nie siedzi? Przedszkole leśne to jest założenie jego takie, że dzieci 80-90% czasu są na zewnątrz, niezależnie od warunków pogodowych. Po prostu są dobrze ubrane i rąbią drewno siekierkami, trzylatki, chodzą do lasu, są żarte przez komary, nie mają zabawek prawie że w ogóle, bawią się patykami, robią całą masę aktywności przedszkolnych, czyli malują, kleją i tak dalej, ale robią to na dworze, przy drewnianym stole, mają cały czas kontakt z naturą. No, to mniej więcej to szczęśliwie dotyczy mojego młodszego syna, bo jest w takiej placówce niepaństwowej, bardzo prywatnej, w której właśnie myśli się o tym, że natura, powietrze to jest podstawa, ale z drugiej strony wiesz, jakie jest powietrze w Warszawie, więc tutaj możemy sobie rozważać, wiesz, czy to dobrze, czy niedobrze. Natomiast rozumiem tę filozofię, no ale właśnie, ale są tacy rodzice, którzy powiedzą, jaki las, zaraz, chwileczkę, ono ma już umieć alfabet, jakieś dodawanie, bo ono zaraz pójdzie do szkoły, a potem przecież Oxford, przecież musi mieć najlepsze wykształcenie. Ja czasem słucham rozmowy rodziców różnych, nie tylko z rodziców z klasy mojego syna, o tym, gdzie te dzieci będą studiować, co one będą robić i wiesz, uśmiecham się pod nosem, bo myślę, że my naprawdę, my dzisiaj nie mamy bladego pojęcia, co za 10 lat będą robiły nasze dzieci. Po prostu. Naprawdę nie wiemy tego. Może być bardzo różnie. Może być, prawda? Może być. Co więcej, my nawet sami nie wiemy, co będziemy robić za 10 lat, bo tak, gdybym komukolwiek ze zgromadzonych dzisiaj powiedziała 3 lata temu, że jak zaraz pierdzielnie pandemia, wszyscy będziemy pracować zdalnie i połowa z nas zmieni zawody, a druga połowa się rozwiedzie, to by wszyscy się popukali w czoło, że pani Angeliko, pani chyba dzisiaj kawki nie wypiła rano. No a jednak życie nam się zmieniło od tak. No więc właśnie, to trzymajmy się przez sekundę, przez kilka minut przy tych zmianach. Lockdown, pandemia, zamknięcie spowodowało, tak przynajmniej twierdzą psycholodzy, psychiatrzy, poważne zmiany w naszych dzieciach, u nas samych. Zdalne nauczanie, home office, to wszystko musiało się na nas odbić. Jak ty to oceniasz jako osoba, która się zajmuje tymi sprawami, która jest blisko dzieci, która rozumie rodziców, która sama jest rodzicem. Jakie to są szkody, jak bardzo poważne i ile będziemy z tego wychodzić? Być może moje podejście nie jest typowe, bo jestem w kontekście edukacyjnym bardziej futurologiem i filozofem niż takim badaczem systemowym, ponieważ mam głęboką wiarę w to, że system taki, jaki jest, jest absolutnie do zburzenia. I w momencie, kiedy jest coś, co, że tak powiem, cały świat przywaliło i zmusiło ludzi do zmiany perspektywy,
to mimo tego, że w wielu przypadkach i te zmiany były ciężkie, to faktycznie wiele z nas spojrzało zupełnie inaczej, bo 5 lat temu, gdyby powiedzieć pracodawcy, że słuchaj, no taka kultura pracy, że się pracuje od do, w przypadku, gdzie da się takie rzeczy zrobić zdalnie, może to dobrze wpłynie na morale, spróbuj, no to mało kto by się na to zgodził. A dzisiaj obłożenie biur w Warszawie 30% i to i tak góra i fura i ludzie okazuje się, że są odpowiedzialni w domu, że są produktywni, że projekty się wydarzają, że życie się toczy, tak, że ludzie zarabiają pieniądze. Oczywiście, no nie mówię w każdym przypadku, bo pewne zawody wyginą tak, w tym momencie przy okazji pracy zdalnej na przykład, ale za to pojawiają się jak grzyby po deszczu nowe zajęcia. I podobnie jest z dziećmi, że rodzice nagle, mając dzieci w domu i patrząc na to, co one robią, tak, bo jak dziecko wychodzi do placówki i ja je odbieram, to ja de facto nie wiem, co on robi. Ja się mogę zapytać nauczyciela czy dziecka, dostanę jakieś szczątkowe informacje, ale jak siedzi dziecko w domu i ja widzę, że siedzi i słucha baby i to jest na maksa nudne, ja tego nie mogę słuchać przez 40 minut, a on potem ma 5 minut na podłubanie w nosie i potem słucha kolejne baby przez 40 minut, to jakby ile tego wytrzymamy my? Tak. 5, 10 dni, miesiąc i potem pojawiła się w wielu rodzicach taka frustracja, że ja nie znoszę tej szkoły. Ja po prostu mam ochotę dać... Ile rodziców w trakcie pandemii pisało do mnie, że okej, pierdzielę to wszystko, przenoszę się na edukację domową. Moje dziecko już nie wróci do placówki. Właśnie dlatego, że jakby nie dało się uciec przed tą prawdą i przed tą informacją. To samo mieli nauczyciele. Jak zabrakło interakcji z nauczycielami, jak zabrakło interakcji z uczniami i to, co należało do ich obowiązków, to siadanie przed laptopem na 10 godzin i jakby gadanie do połowy wyłączonych kamer, które i tak ich nie słuchają, no to to nie jest praca, to może człowieka dobić, po prostu może człowieka dobić. I teraz mam nadzieję, że ten procent osób, które są świadome i przekonane co do tego, że system edukacji, jaki jest, musi się zmienić, myślę, że dzięki pandemii ten procent drastycznie wzrósł i ja jestem za to wdzięczna. I wydaje mi się, że te negatywne jakieś efekty tej pandemii będą mniejsze niż te wszystkie benefity długofalowe, które będziemy mieli dzięki temu. Ale nadal jesteśmy niewolnikami tego systemu. Kto się ma zbuntować? Jak my się zbuntujemy? Czy ty sobie wyobrażasz, że co, ja pójdę teraz do mojej podstawówki, do mojego syna i powiem, mam dosyć tego, że moje dziecko wraca do domu o godzinie 16 i wie, że ma przed sobą 3-4 godziny wkuwania czegoś, o czym w moim wieku nie będzie pamiętało, bo siadłam z nim do tej biologii. Próbowałam na nowo nauczyć się budowy komórki bakterii zwierzęcej i jaka była trzecia? Roślinna. To jeszcze pal licho te mitochondria, czy tam cytoplazmę. Pal licho, ale jak przyszło pytanie w tej książce do biologii, 5. klasa podstawówki, budowa mikroskopu, to powiem Ci, że mnie szlak trafił. Po co moje dziecko się uczy, gdzie jest okular? Gdzie jest śruba do ostrości. Po co? Przecież może pójść do gabinetu, nawet jeśli jest jeden mikroskop na całą szkołę, to pokażcie tym dzieciom ten mikroskop i one na to popatrzą, one wtedy to zapamiętają. A jak ona ma się nauczyć z książki budowy mikroskopu, to ja się temu sprzeciwiam. Po co? Litości. No i właśnie, czy mogę być, mam być poprawna politycznie, czy brutalna bardzo? Nie, jedziemy, bo już ta poprawność polityczna 200 lat nas trzyma za gardło. Koniec poprawności politycznej. Dobrze, dobrze. To jadę w takim razie, Magda, brutalnie. Właśnie dlatego, co mówisz, to my w tym siedzimy. Bo nam się wydaje, że my nie możemy z tym nic zrobić. Nam się wydaje, że my jesteśmy w tym systemie zamknięci, że co ja mogę. My to sami sobie wmawiamy. Jedynym faktem jest, że żyjąc na terenie Polski, działamy według konstytucji, tak? I są pewne prawa, które nas obowiązują, więc ja działam tak, żeby nie pójść do pierdla. I to jest jedyna rzecz, którą ja się sugeruję. Dobra, i ale jest poczekaj. Napisane, że dziecko... za to, że nie puścisz dziecko do szkoły, że odmówisz nie stosując edukacji domowej, za którą jesteś jako rodzic odpowiedzialna, nie pójdzie twoje dziecko do szkoły, a ma obowiązek skończyć w Polsce przynajmniej podstawówkę, to co ci grozi? No, grozi więzienie, odebranie dziecka, różne rzeczy. To zależy oczywiście od kuratora i tak dalej, i tak dalej. A znasz takie przypadki?
Znam takie przypadki w Niemczech, gdzie edukacja domowa jest, prawo dotyczące edukacji domowej jest bardziej zażarte niż w Polsce. W Polsce więcej wolno w tym zakresie. I pierwszy problem jest taki, że mamy obowiązek edukacji dziecka do któregoś roku życia. I mamy podstawę programową i to też jest zapisane w prawie. Ale w podstawie programowej nie ma szczegółowych zapisów co do tego, co ma się znajdować w podręczniku, ani nie ma tego, jak to ma być realizowane, ani przez ile godzin dziennie, ani do jakiej placówki, albo czy że w ogóle do placówki nasze dziecko musi chodzić. Od bodajże 91 roku w Polsce edukacja domowa jest legalna. Ale nie tylko edukacja domowa, bo nie wszyscy rodzice na to sobie mogą pozwolić. I kolejnym mitem jest też to, że no ale co ja zrobię, jak tylko taka szkoła jest? Polska jest takim miejscem na mapie Europy, gdzie zatrzęsienie i wachlarz alternatywnych placówek i świadomych rodziców, którzy są proaktywni, jest zatrważająca. Ja mieszkałam w Londynie i mam... Zatrważająca in plus. In plus, zatrważająca okay. In plus. Ja specjalnie przyjechałam do Polski właśnie po to, żeby edukować moje dzieci alternatywnie tutaj. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, jest tego oczywiście mniej, ale po pierwsze, w ogóle są alternatywne placówki i w ramach naszego prawa my jesteśmy w stanie tak zachachmęcić, żeby był wilk syty i owca cała, czyli żeby nauczyciel się spełniał w zawodzie, żeby dziecko było szczęśliwe i z przyjemnością po pandemii wróciło do szkoły, a pokażcie mi takie dzieci. I dodatkowo, żeby tak, i dodatkowo, żeby ten system coś dziecku dawał, albo więcej dawał niż zabierał. I druga rzecz jest taka, że my Polacy jako naród jesteśmy, to się dwie strony medalu są, ale mówi się, że jesteśmy kombinatorami, że my sobie poradzimy w różnych warunkach, tak? Polska była pod zaborami tyle lat, my potrafimy sobie poradzić. I w ramach tej edukacji też sobie radzimy, bo tyle, ile jest oddolnych inicjatyw, to znaczy jest jakiś, nie wiem, Sierac, jakieś Polce Dolne i nie ma tam 5 alternatywnych, prywatnych no szkół, właśnie. A nawet gdyby były, to rodzice tam mieszkający nikogo na to nie stać. Mają, nie, nikogo na to nie stać. I wtedy rodzice kombinują. Więc jeśli pojawia się taka świadomość, że pierdziele, ja już mam tego dosyć i ja mogę, a rodzice mogą, to wtedy zaczynają się oddolne inicjatywy. I jest na przykład 5 rodziców, którzy po prostu wybierają, zabierają swoje dzieci ze szkoły i się umawiają, że dobra, to nasze wszystkie dzieci będą u Was w poniedziałek, u Was we wtorek, u mnie w środę, u Was w czwartek, u Was w piątek, tak żeby każdy rodzic mógł faktycznie troszkę popracować. I dzieci podstawę programową, czyli to, co muszą według prawa, żeby nas wszystkich nie pozamykali, to, co muszą, zrobią w 2, max 3 godziny dziennie, prawie że aż do końca podstawówki. Nie ma absolutnie takiej konieczności, żeby dzieci 8 godzin chodziły do szkoły, a potem przez 3 godziny, tak jak Twój syn odrabiały lekcje. To zatrzymajmy się krzywda. Tu. A dlaczego ta krzywda istnieje? Bo ona powstała też z lektury książek, które ja przeczytałam przez ostatnie miesiące, bo fascynuje się właśnie tymi możliwościami edukacji alternatywnej. To z tych lektur wynika, że przecież tak naprawdę w ogóle w zbudowaniu całego roku chodziło też o to autorom, żeby zapewnić rodzicom możliwość pójścia do pracy. Czyli jeśli my pracujemy od godziny kiedyś 7, teraz nie wiem, 8, 9, każdy inaczej, dziecko idzie do szkoły na 8. Dzieci nienawidzą wstawać rano, ale muszą wstać. Idą na 8 po to, żebyśmy my mieli miejsce, w którym je deponujemy i potem sami idziemy do tej swojej fabryki. Dzieci muszą iść do szkoły, bo rodzice muszą iść do pracy, więc ten, wiesz, jak my będziemy teraz waliły w tych polityków i w ten system, to oni powiedzą, hola, hola, ale to przecież my wam, dając darmowe szkolnictwo, dajemy możliwość zarabiania pieniędzy. To też jest prawda. Poniekąd, bo jest... Powiedzmy, że trzymamy się tej wersji, o której mówisz, czyli że rodzice muszą iść do pracy od 8 do 16 i te dzieci musimy gdzieś zdeponować dosłownie. Więc to, co dzieci robią tam, to jest w tym momencie klucz programu. Bo dzieci mogą spełnić podstawę programową, czyli nabyć wszystkie umiejętności, których potrzebują w 2 godziny, 3 godziny, a resztę dnia poświęcić na rozwijanie swojej tożsamości, swojej osobowości, poznawanie samego siebie, na nabywanie umiejętności, których ich interesują. Zwróćmy uwagę na to, w jakim tempie uczymy się rzeczy, których chcemy i w jakim tempie uczymy się rzeczy, których musimy.
Jeśli ja chcę się nauczyć rysować, to pójdę na kursy, pójdę do jakiejś pracowni i będę, ja poświęcę na to mnóstwo godzin, bo mnie to jara. A jeśli ktoś mi będzie kazał się nauczyć rysować, to ja spędzę 20 lat w szkole na nauce rysunku, a potem mając 40 lat sobie pomyślę, ja nie pamiętam, jak się trzyma ołówek. I dlatego jakość spędzanego tego czasu tam jest kluczowa dla takiego rodzica, który musi gdzieś dać dzieci. To jest raz. A dwa, godziny poza tą 16, kiedy dziecko już teoretycznie wraca do domu i jeśli wtedy dziecko ma kłuć do sprawdzianów i odrabiać lekcje, to to jest neurobiologiczna krzywda. I to powinno być z góry absolutnie zakazane. Jeśli dziecko samo z siebie ma ochotę w tym czasie coś robić, to niech do pierwszej w nocy siedzi i czyta książki albo robi coś, co się ma rozwijać. Nie? To dlaczego moje dziecko ma tyle zadań domowych? Jest na litość boską w 5 klasie. Dlaczego? Siedzi 7-8 godzin lekcyjnych w ciągu dnia, a potem kilka godzin musi odrobić lekcje. Dlaczego? Dlaczego nie może mieć Po pierwsze trochę z rozpędu, czyli taki system mieliśmy, trzeba go trochę teraz dostosować, a dostosowywanie systemu działa w ten sposób, że jak ten system powstał, to było tylko czytanie, pisanie i parę rzeczy. A teraz doszła fizyka, przyroda i to, i tamto, i po prostu nasz program się rozszerzył i nauczyciele również nie wyrabiają zrobić tego w szkole, co politycy im każą. Dlatego każdy element, każda cegiełka do tego systemu, dodatkowe sprawdziany, zadania domowe, to wszystko rozrosło się w taki sposób, żeby nadgonić to, co ktoś nam każe i nikt się po drodze nie zastanowił, z czego to wynika. A przede wszystkim dzieje się tak dlatego, że nikt w systemie edukacji, albo prawie nikt, nie zastanawia się, jak funkcjonuje mózg człowieka. I to wszystko, co się dzieje, przede wszystkim to, że nastolatki, dzieci w takim dojrzewającym okresie muszą wstawać rano i mają pierwszą matematykę, no to to jest z punktu widzenia melatoniny i tego, jak funkcjonuje proces wydzielania melatoniny akurat w okresie dojrzewania albo przycinania synaptycznego. Nie chcę już rzucać nie wiadomo jakich haseł, bo to trochę nie o to chodzi, ale mózg nastolatka działa tak, że on kładzie się wieczorem, wstaje rano z inną konstrukcją, więc jeśli on wczoraj wieczorem chciał iść do zoo z tobą w weekend, a dzisiaj rano nie ma na to ochoty, no to ma do tego pełne prawo, bo tak funkcjonuje jego mózg. A to, co my robimy w szkole, jest takim ceremonialnym zaprzeczeniem i gwałtem na tym, jak działa mózg człowieka, dziecka, nastolatka. To teraz zejdźmy z tego wysokiego C i wróćmy do tego, co możemy zrobić. Co ja mogę? Jak mogę pomóc? Jak my, którzy teraz Ciebie oglądamy, którzy siedzą po drugiej stronie, co? Jak chcesz mi powiedzieć, że mam przejść na edukację domową, jak ja ledwo wiążę koniec z końcem pod kątem żonglowania czasem, żeby móc pracować, żeby wychowywać dwoje dzieci, żeby robić to, co robię. To jest po prostu, jakby, jak pomyślę, że miałabym mieć teraz dwoje dzieci ciągle w domu, to bez pomocy z zewnątrz ja tego nie zorganizuję. No nie zorganizuję. Pocieszę Cię, bo po pierwsze edukacja domowa, ja podziwiam osoby, które decydują się na edukację domową i to praktykują. Natomiast ja bym się absolutnie do tego nie nadawała. Są takie osoby, jest ich w Polsce mnóstwo, natomiast ja bym się personalnie, osobowościowo do tego zupełnie nie nadawała. I na szczęście edukacja domowa, bo nam się wydaje, że to jest po prostu alternatywa. Szkoła lub edukacja domowa. Tak. Tymczasem osób, które na przykład sfrustrowanych nauczycieli, którzy mają misję po prostu, jest mnóstwo szkół, które nie działają właśnie systemowo, czyli jest na przykład ta budząca się szkoła, czyli jakby organizacja, która pomaga przekształcać placówki. Jeśli my jako rodzice mamy wybór i zastanawiamy się nad szkołą systemową lub szkołą alternatywną i nie mówię o prywatnej, bo prywatne czasami są jeszcze gorzej systemowe niż systemowe, publiczne, tylko chodzi mi faktycznie o szkołę alternatywną. Ja wiem, że jest tu takie poczucie ryzyka, że co to będzie i to ryzyko trochę popełniamy, bo placówka placówce nierówna, ale to jest jedna rzecz, którą możemy zrobić, czyli rozważając gdzie posłać dziecko, rozważajmy najczęściej jak się da alternatywne placówki, żeby pokazywać też, stawiać się przykładem dla naszego otoczenia. Drugą rzeczą, którą możemy zrobić już tak zupełnie uniwersalnie, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, jakie mamy fundusze, jak daleko mieszkamy od placówek i tak dalej, to jest
aktywne wyposażanie dzieci w umiejętności, które z jednej strony ciężko nabyć w szkole, z drugiej strony będą absolutnie niezbędne w przyszłości i troszeczkę wychowanie do buntu, czyli pokazywanie dzieciom, że okej, nawet jak jesteś w tej szkole, to ja, rodzic, moje drogie dziecko, informuję Cię wszem i wobec, że mam świadectwo z paskiem. I czy Ty pójdziesz do Oxfordu, czy nie, to pamiętaj, że edukacja jest Twoją i tylko Twoją odpowiedzialnością. Ja Cię będę wspierać w każdym wyborze i zależy mi na tym, żebyś był wykształconym, mądrym człowiekiem i żebyś sobie poradził w życiu. Ale dziś już wiem, albo przynajmniej podejrzewam, że pasek za paskiem i dobre studia niczego w życiu nie gwarantują, bo wszyscy to już wiemy, tylko nie każdy się przyznaje. Skoro więc to wiemy, to po prostu uwolnijmy nasze dzieci od tej presji i powiedzmy, jeśli szkoła Ci mówi, że masz mieć piątki, wzorowe zachowanie i inne rzeczy, to ja jako rodzic Ci mówię, że jestem z tym okej, że nie przyniesiesz paska. Jestem z tym okej, że będziesz się uczyć na wybrane sprawdziany. Jestem z tym okej, że będziesz odrabiać co drugie zadanie domowe. Wiesz, co już tylko słyszę? Trzymaj Ty nad tym kontrolę. No. Już słyszę chór tych rodziców, którzy mówią, no tak, ale popuścić to oznacza mierne. No bo przecież wtedy fajnie będzie się spędzało czas przed komputerem, co do czego pandemia nasze dzieci przyzwyczaiła. Sieć jest po prostu niezbadanym terenem, można tam zniknąć na zawsze. Więc no, kij ma dwa końce, Angeliko. Wiesz co, bo to jest, ja tego uczę przy okazji też kieszonkowego, czyli tego, w jaki sposób wdrażać dzieci do w ogóle zarządzania pieniądzem i tutaj jest podobna zasada. Wraz z wolnością przychodzi odpowiedzialność. Rośnie odpowiedzialność. Nie ma innej możliwości. Tak samo jest w edukacji. Ale ośmiolatek to zrozumie? Oczywiście. Dziewięciolatek, dziesięciolatek? Oczywiście. Usłyszy, że jest odpowiedzialny? Nie na wysokim poziomie abstrakcji, bo oczywiście z dziećmi nie robimy takiej umowy, że słuchaj, ja teraz mam wobec Ciebie ograniczone oczekiwania i oczekuję od Ciebie odpowiedzialności za Twoją edukację. No dzieci nie myślą w perspektywie długofalowej, więc nie rozmawiamy z nimi abstrakcyjnie, tylko jakby pokazujemy najczęściej na przykładzie. Tak? To znaczy, o, jest Ci teraz przykro, tak? że Pani coś tam powiedziała do Ciebie, albo jest Ci przykro, że nie zrobiłeś tego sprawdzianu, bo coś tam się wydarzyło. Jak będziesz potrzebował mojej pomocy następnym razem, żeby się do czegoś przygotować, albo jak chcesz się skupić na czymś innym, to daj znać. Na zasadzie od case'a do case'a, tak? Od momentu, kiedy coś się dzieje i pokazywać naszą postawą, jak dziecko się czuje, konfrontować dziecko też z tym, jak ono się czuje i po co? Przede wszystkim często zadawać pytanie sobie i dziecku, po co? Po co to robimy? Po co to jest? Po co akurat uczyć się do tej kartkówki? A jeśli dziecko ma Ale wiesz, jak Ci taką... dziecko odpowie? Po nic. Nie interesuje mnie to. Ja no, na przykład się teraz tak. z czymś takim mierzę. Nie interesuje mnie to. Nie chcę czytać chłopców z placu broni. A ja sobie myślę, masz rację, ja też nie cierpiałam tej lektury. XXI wiek, dlaczego wciąż czytamy chłopców z placu broni? I tutaj właśnie się pojawia takie wyzwanie dla rodziców i wyzwanie też dla mnie, dlatego że ja jestem bardzo buntownicza i bardzo alternatywna i osobowościowo mogę sobie pozwolić na to, żeby stanąć okoniem i powiedzieć, jak nie masz ochoty, to nie czytaj. Ale ja bym chciała, żebyś w ogóle coś czytał. Więc jeśli nie chcesz czytać tego, to przeczytaj coś innego, coś, co Ciebie interesuje i pokaż mi, co czytasz, porozmawiaj ze mną na ten temat. Ty masz jeszcze taki fajny patent na to, jak dzieci wracają ze szkoły, to Ty mówisz, nie pytaj, jak tam w szkole, tylko zapytaj dziecko o to, o co pytało w szkole. Czyli zadaj mu pytanie, co go zainteresowało. Synku, córko, o co dziś pytałaś w szkole? Słuchaj, to jest... Jak ja to przeczytałam, też mi łzy w oczach stanęły, bo to oznacza, jak bardzo Ty jako rodzic jesteś zainteresowana tym, czym zainteresowane jest Twoje dziecko. Hasło, co tam w szkole, najczęściej implikuje odpowiedź, okej, super, wszystko dobrze i kończy się rozmowa. A o co pytałeś? No też może się skończyć, bo może być odpowiedź o nic, gdyż o nic. Mógł być to bezproduktywny dzień. To wtedy jest pytanie alternatywne. Pytanie alternatywne, które pomaga rodzicowi budować relacje bliskie z dziećmi, takie intymne relacje. Nie co było w szkole, tylko co było na przerwach.
Bo na przerwach dzieje się życie, na przerwach dzieci budują relacje, na przerwach dzieci rozmawiają o swoich zainteresowaniach, o plotkach największych, o rzeczach, które są dla nich ważne. I na przerwach dzieci w końcu przez chwilę robią to, na co czekały całe 45 minut. Więc tutaj no, brak odpowiedzi będzie świadczył tylko o tym, że dziecko nie chce rodzicowi powiedzieć. Ale powolutku, powolutku, jak się będziemy z tym oswajać i pokazywać dziecku dobre intencje, że nie pytamy o to, żeby ich opierdzielić, że palili za szkołą albo że, nie wiem, nie odrabiali pracy domowej czy cokolwiek innego, no to właśnie o to chodzi, żeby te relacje się zacieśniały. Więc to jest takie alternatywne pytanie, jakie można zadać. Wiesz co, ale jeszcze jest taka jedna bardzo ważna rzecz, bo podsumowując ten temat naszej aktywności, czy naszego wkładu w edukację naszych dzieci, poza edukacją domową, poza tymi rozmowami, poza uczestniczeniem w małych, większych grupach, które oddolnie starają się zmieniać szkołę, to jest bardzo wymagające, ale myślę, że no jak wszystko w życiu. Mhm. Trzeba zapamiętać, że rewolucja zżera własne dzieci i po co podkładać głowę na szafot, jak można robić ewolucyjnie. I to, o czym ty mówisz, to jest model ewolucyjny, czyli powolny i oddolny, który w ostateczności wybije ten stary porządek i ma szansę jakoś zaistnieć. Ale jest druga rzecz, czyli ta przyszłość, o której mówimy. A przyszłość to sieć, a przyszłość to technologie. Czy ty jesteś osobą, która siedząc w restauracji, obserwując, że obok przy stoliku siedzi małżeństwo zwykłych małych dzieci, które na telefoniku oglądają bajkę i tylko wtedy zjedzą zupkę, trwożysz się, czy machasz ręką i pozdrawiasz i mówisz, też tak robię, żeby mieć chwilę dla siebie. Tu się dużo wątków pojawia naraz, bo w samej restauracji ubolewam w pewnym sensie, dlatego że wspólny posiłek jest bardzo ważnym elementem budowania relacji. Wtedy, kiedy wszyscy musimy zjeść i kiedy jemy, jesteśmy szczęśliwsi, więc jesteśmy też bardziej skorzy do wysłuchania drugiej strony i to jest idealny moment i też są badania mówiące o tym, że długofalowo relacje i życie naszych dzieci jest lepsze, jeśli przynajmniej kilka posiłków w tygodniu zjemy wspólnie razem przy jednym stole. Niezależnie, czy to jest obiad, śniadanie, kolacja, czy nawet herbata z jednym ciastkiem, bo na nic innego nie starczyło czasu. Więc restauracja akurat i jedzenie wspólne jest takim dobrym momentem i dobrą okazją, żeby coś takiego zrobić. Domyślam się, że rodzice często tak robią w przypadku malutkich dzieci, z którymi nie za bardzo się pogada o filozofii i o życiu, tylko faktycznie chcemy po prostu mieć chwilę świętego spokoju. I ja też dla chwili świętego spokoju, szczególnie teraz będąc mamą, jakby głównie zajmującą się wychowaniem dzieci, czyli jestem w trakcie rozwodu i jestem po prostu z dziećmi na okrągło sama, jeśli nie są w przedszkolu, dzięki Bogu za przedszkola, to mi się też zdarza dać dzieciom tableta i bajkę puścić, żeby zrobić po prostu coś innego. Dzieci moje mają 5 i 3 lata, więc nie ma siły po prostu, nie poproszę ich o to, żeby przez chwilę po prostu dały mi święty spokój. Więc z jednej strony tak też tak robię, więc rozumiem i na pewno nie będę rodziców beszczać, bo też mam dużą dozę zrozumienia do różnych zachowań, bo rodzice po prostu czasami nie mają siły. Nie to, że nie wiedzą lepiej, tylko po prostu nie mają siły. Z drugiej strony jest ten posiłek, a z trzeciej strony to ja mam ogromną fascynację i taki respekt do technologii, do tego, że nasze czasy się zmieniają. I jestem na pewno ostatnią osobą, która by powiedziała tak po prostu, że technologia zagraża naszym dzieciom, internet jest głównym zagrożeniem i że w ogóle trzeba dzieci od tego odciąć, bo im się porąbie w głowach. I szczególnie mając świadomość tego, jak technologicznie będzie się zmieniać świat. Nie tylko jak się zmienił, jak się zmienia, ale jak będzie się zmieniał świat. Dlatego dzieci powinny uczyć się programować, powinny rozumieć, jak działają algorytmy, powinny uczestniczyć w tym, powinny w cudzysłowie rodzić się z telefonem, tabletem w rękach, w tym sensie, żeby to był dla nich świat, który rozumieją. A z drugiej strony jestem z wykształcenia neuroedukatorem. Czyli wiem, jak funkcjonuje mózg dziecka, na co i jak odpowiada, na co i jak reaguje. A ewolucyjnie nasze mózgi nie zmieniły się od kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy lat. Nie są absolutnie w żadnym stopniu przystosowane na technologię. Dlatego tutaj nie tylko jako mamy, ale także z punktu widzenia zawodowego, futurologa i neuroedukatora, to był dla mnie duży temat i duży orzech do zgryzienia, żeby zastanowić się sama, w jaki sposób to zbalansować i co ma sens de facto. I wnioski, do jakich doszłam, są takie, że zamiast zastanawiać się i skupiać na tym, w jaki sposób ograniczyć i zakazać, bo to będzie wynikało tylko z naszego niezrozumienia i tylko z naszego ograniczenia.
to, jak będzie wyglądała przyszłość, jest nam w żadnym stopniu nieznane. Jesteśmy w tym stopniu absolutnie ograniczeni. Więc podejmowanie decyzji, co moje dziecko ma dzisiaj robić z technologią, nie wiedząc, do czego ta technologia będzie mu potrzebna, niezbędna za 20 lat, to jest wróżenie z fusów i to może być bardzo krzywdzące. Więc zamiast się skupiać na ograniczeniu, skupiamy się na neutralizowaniu negatywnego wpływu działania technologii, gier, internetu na dziecko. Neutralizowanie najlepsze przez... Ja zaraz powiem coś bardzo banalnego. Ja wszystkich widzów przepraszam z góry i wszyscy zrobicie takie o Jezus, co za klisze. Ale przysięgam Wam, że poświęciłam kilkaset roboczogodzin na research tego i na odpowiedź, która teraz padnie. Rzeczą, która najlepiej neutralizuje negatywny wpływ technologii, ekranu na dziecko, jest kontakt bezpośredni, żywy z naturą. Nie ma nic lepszego, co mogłoby neutralizować technologię. Im więcej zieleni, im bardziej dzika natura, im więcej tak zwanych części swobodnych, według teorii jednego architekta, który też się zajmuje tym tematem, im więcej części swobodnych, czyli takich elementów, które się zmieniają w otoczeniu, a w naturze wszystko się zmienia, bo zawsze jakiś inny robaczek, inny zwierzaczek i listek ma codziennie inny kolor, inna temperatura, inaczej rosa się układa, wszystko jest inne, tym większy rozwój kreatywności również. Więc nie tylko neutralizujemy to, badania dotyczące tego, jak to neutralizuje i wspiera symptomy ADHD, czy różnych innych dysfunkcji, które my dzisiaj nazywamy, a które bardzo często wynikają z tego, że nasze dzieci wzrastają w nieodpowiednich warunkach. Wywalić dzieci na dwór. Tak, tak. Wywalić po prostu dzieci na dwór. Na koniec jeszcze hasło, które nas połączyło, bo pamiętam, jak pierwszy raz w rozmowie naszej telefonicznej użyłaś sformułowania, że pochylmy się nad rodzicielstwem przez użyteczne zaniedbanie. Rodzicielstwo przez użyteczne zaniedbanie. I to jest taki oksymoron, użyteczne zaniedbanie dla mnie, ale jest chyba bardzo dużo mądrości i bardzo dużo takiej wolności dla nas rodziców i dla naszych dzieci w tym określeniu. Kto je wymyślił i o co w nim chodzi? Usłyszałam pierwszy raz to sformułowanie u Jordana Petersona w jednym z jego wywiadów, gdzie tłumaczył, jak to, w jakim wieku jest rodzic, kiedy powija dziecię, wpływa na rozwój tego dziecka. I a kto to jest Jordan wielokrotnie Peterson? Spotkałam. Jordan Peterson to jest wykładowca psychologii, ale zajmuje się też fenomenologią i historią religii i historią polityczną trochę. No jest takim filozofem, teoretykiem, który dużo gada mądrych rzeczy, choć nie zawsze mądrych. W sensie no każdy z nas musi, że powiem, po swojemu to filtrować i rozumieć tak, jak rozumie. Natomiast faktycznie trafił do mnie z tym opisem i z taką propozycją, bo ja gdzieś tam wewnętrznie zawsze czułam, że to nie może tak działać, że dobry rodzic to ten rodzic, który poświęca dziecku całą energię, tak. Aranżuje dziecku czas, rodzic życie, helikopter. Pomaga, rodzic helikopter, albo też taki po prostu, który wie, co, gdzie, kiedy dziecko robi i jest zawsze w gotowości, żeby pomóc i rozwiązać problem. I zawsze mi się wydawało, że to nie może tak funkcjonować, bo to nawet tak intuicyjnie nam podpowiada, że to dziecko, jak nas dziś potrzebuje i się do tego przyzwyczai, to będzie nas zawsze tak potrzebować. A z drugiej strony pojawiały się wyrzuty sumienia, że no co, zostawię dziecko samopas i mi powiedzą, że jestem matką do niczego, tak? Że się nie interesuje dzieckiem i że dziecko, prawda, musi sobie radzić samo w różnych aspektach. I pojawia się też w takim dyskursie społecznym takie sformułowanie, że to dobrze, że teraz mamy takie późne macierzyństwo i tacierzyństwo, bo ci rodzice są teraz dojrzalsi. Bo kiedyś dzieci się rodziło, jak miało się 21 lat na przykład, czy 19, 18 nawet, no to wtedy, to co to jest? To jest też dziecko, tak? Ledwo ogarnia swoje życie, a teraz ma jeszcze, jest odpowiedzialne za czyjeś życie. A teraz ci rodzice są po 30, po 40, więc już stateczni, dojrzalsi, już mają rozkminione to, tak? Już wiedzą, jak życie działa, na czym polega, co jest ważne, co jest mniej ważne i tak dalej, i że to dobrze. I to intuicyjnie też wydaje się sensowne, że no tak, rodzice dojrzalsi mają szansę jakieś lepsze wartości dziecku przekazać. I to trochę tak o sobie myślałam.
Ale już się boję, co tak, powiesz. Tak, natomiast nie bój się absolutnie, bo ten czynnik pozostaje, tak? Że ty masz szansę przekazać dziecku... Różnica polega na tym, że ty teraz już czegoś nauczyłaś i przekazujesz dziecku swoją wiedzę. Więc jeśli potrafisz to zrobić w taki sposób, żeby dziecko ci się okoniem nie zbuntowało, to przekażesz. Natomiast jeśli my jesteśmy bardzo młodzi, to my tą wiedzę nabywamy i się uczymy jej razem z dzieckiem. Czyli my dorastamy trochę na oczach dziecka. Natomiast rodzicielstwo przez użyteczne zaniedbanie polega na tym, że ci młodzi bardzo rodzice nie mają po prostu fizycznie możliwości i mentalnie możliwości, żeby być tym helikopterowym rodzicem, żeby się dzieckiem zajmować na okrągło, wszystko wiedzieć i we wszystkim pomagać. Muszą po prostu odpuszczać. Muszą przez chwilę nie wiedzieć, co dziecko robi. Muszą nie wiedzieć, co dziecko myśli i jak można im pomóc i w ogóle w czym można pomóc. I przez to, że muszą, dziecko staje w takiej sytuacji, gdzie ma problem i wyzwanie i musi sobie z nim poradzić samo. I to jest po prostu eureka, bo w jaki inny sposób niż samodzielnie możemy się nauczyć podejmować samodzielnych decyzji? W jaki sposób mamy nauczyć się samostanowienia? W jaki sposób mamy nauczyć się czegoś o samych sobie? Jeśli wszyscy mi mówią, co mam robić, to skąd ja mam wiedzieć, co ja chcę robić? Jeśli wszyscy mi mówią, jak powinnam się zachowywać, to skąd ja mam wiedzieć, kim ja jestem w ogóle? Więc kiedy jest to użyteczne zaniedbanie, czyli troszkę zaniedbujemy dziecko, ale nie jego podstawowe potrzeby, tak? Potrzeby miłości, bezpieczeństwa, przynależności, jedzenia, potrzeby fizjologiczne. To jest takie zaniedbanie, przez które my rodzice mamy często wyrzuty sumienia, ale przez to właśnie zaniedbanie mamy dużo użytecznych rzeczy, czyli dziecko będzie musiało rozkminić życie samodzielnie. I jeśli zrobi to pod naszym dachem, czyli będzie podejmowało próby stawiania czoła wyzwaniom, będąc jeszcze pod naszym skrzydłem i popełni błąd, a na bank popełni, prędzej czy później, większe lub mniejsze skutki z tego będą, to wtedy mamy większą lub mniejszą pewność, zależnie od relacji, że dziecko przyjdzie do nas z tymi konsekwencjami, powie: mama, zrobiłam coś takiego i się pokazało, tak, jest teraz straszny problem z tego. I my wtedy mamy szansę powiedzieć, zasugerować, jak można inaczej zrobić to następnym razem, jak poradzić sobie z konsekwencjami, co teraz w ogóle można zrobić i pokazać nasze wsparcie. I lekcja, jaką dziecko odbyło w tym momencie, jest niesamowita. No i dobrze, czyli to nie jest tak, że trzeba wszystko wiedzieć. Ja nie wiem, dokąd ten świat zmierza. Mogę tylko czuć, albo się domyślać, albo pytać, więc może fajne jest to, jak właśnie pozwalamy dzieciom szukać tej odpowiedzi, mając dla siebie wtedy moment, nie? Boże, już niech nas wszyscy zwolnią z tego obowiązku bycia takimi perfekcyjnymi. Naprawdę, jesteśmy rodzicami takimi, jakimi jesteśmy, wystarczającymi, nie ma idealnych. I see you, nara, jakby powiedziała Brzoza. Tak, no zdecydowanie nie ma idealnych. Angeliko, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dużo mam do przemyślenia, ale będę to trawić. Albo posłucham Twoich podcastów, albo pooglądam i poczytam Twojego bloga, bo tam się pewnie czegoś więcej, na pewno się dużo więcej dowiem. Dzięki bardzo za zaproszenie i w ogóle za tą przemiłą rozmowę. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wierzę, że nie ja jedyna nie pamiętam z podstawówki budowy mikroskopu. Jeśli jest nas więcej, to wpisujcie w komentarzach i w ogóle bardzo proszę Was o Wasze skojarzenia i Wasze przemyślenia po tej rozmowie. Będzie mi bardzo miło poczytać je w komentarzach, podyskutujemy sobie. Za dzisiaj jak zwykle dziękuję. Dziękuję za każdą subskrypcję, a mamy już ich tak wiele. Dziękuję za wszystkie lajki i dziękuję za kolejny wtorek razem. Do zobaczenia.